Siemano, siemano, tu Faltun, 26 odcinek z serii Sorka, przygody Dark Mage'a. Zapraszam do oglądania. Proszę Państwa, będzie wielkie starcie w końcu Annihilator na postaci. Zobaczymy, jak pójdzie. Ten Annihilator był troszeczkę chyba przerabiany. Ale mamy dość wysokie levele, chyba wszyscy 200+. I to jest ciekawe, że nie da się tutaj przez innych przechodzić. Więc mogliby mnie bloknąć. Dobra, i teraz kwestia, jaką tutaj wziąć nagrodę. No ja biorę misia. Okej, lecimy jeszcze z Zekiem z tej ekipy Zani na Demon Helmet Quest. No i pięknie. Nawet Blue Rob wypadł. Cyk, cyk, cyk. No i w końcu DHQ zrobiony. I tutaj jeszcze porozmawiam z Awatarem. Outfit jest... Powinienem mieć właśnie ten bazowy. Tak jest. Więc tak on wygląda. I jeszcze po ukończeniu Demon Helmet Questa można odebrać sobie tarczę. Shield. Tak się właśnie prezentuje. No spoko sprawa właśnie, szczególnie dla jakiegoś Knighta. Myślę, że nawet spoko outfit. Siemano, siemano, witam. Kolejny dzionek na Tibi. No wczoraj udało się jeszcze właśnie DHQ zrobić i Annihilatora. A dzisiaj jestem umówiony na Expiola na Blue Spectry. Niebieskie spektry, więc za chwilę się widzimy na miejscu, a ja zabieram potrzebne gadżety i za chwilę Expiola. Jestem już na miejscu, z Gwendolinionem będzie Expiola i tak, dostałem oczywiście, jak to Gwendolinion, to również i prezenty. Dostałem maseczkę do addonu i to jest właśnie ten addonik, ten zakażony, czy tam doktorek, który im pomaga. No i oczywiście wpadł przy okazji achievement za to. I tutaj też mam dokumenty. Cyk. Cyk. No i tu jest jakiś kolejny. A. No tego addonu jeszcze nie miałem na żadnej postaci. Crystal Warlord. Więc no kolejny addonik do kolekcji. Spoko. Oczywiście bardzo dziękuję, Gwendolinion. No a teraz lecimy na Expiolkę. Siemaneczko, kolejny dzień na Tibi.
już jest to 111 dzień na postaci. I taki szybki komentarz co do wczorajszej gierki. No wczorajsza gierka, no bardzo mi się podobała, fajnie mi się grało. Poza wbiciem ponad dwóch leveli na niebieskich spektrach, to jeszcze później wpadły bosiki nad hajs, tam delikatnie portale, niektóre pozaliczałem. No zostanie mi jeszcze do zrobienia ognisty i lodowy portal, ale myślę, że jeszcze gdzieś w przyszłości się to pojawi, że to jeszcze sobie zaliczę. A tutaj tak na szybko fragmenty bossów, na których w sumie byłem po raz pierwszy w większości. No tam Luigik też wpadł, na Luigiku już raz kiedyś byłem, ale tak to właśnie pozostałe bosiki po raz pierwszy, więc tylko tak na szybko, tam bez żadnego komentowania też raczej starałem się być skupiony na tym, co trzeba robić. Co chwilę musiałem na spoilery zerkać, więc też tam było bez żadnego komentowania, ale spoko, że udało się to pozaliczać. Będę mógł trzeci poziom imbu, jeśli chodzi o niektóre nasycenia, wykonywać. A w przyszłości właśnie te dwa portale jeszcze będą do zaliczenia i kiedyś finał. Finał oczywiście fajnie byłoby zrobić, wtedy mógłbym wykonywać trzeci poziom kryta, ale myślę, że to właśnie jeszcze gdzieś tam na przyszłość. I tak, i dziękuję jeszcze za paczuchę od Dzięki Pawlus. No i tutaj właśnie dostałem takie ringi, niektóre w całości, niektóre troszeczkę nadgryzione, ringi i amulety. No tutaj już nawet jednego wyciągnąłem, bo chciałem sobie to posegregować, bo niektóre właśnie takie niedokończone będę mógł sobie sprzedać prawdopodobnie. Jeszcze nie sprzedawałem tych ringów nadgryzionych, ale tak zbieram je w depo i właśnie kiedyś myślę, że sobie to wszystko posprzedaję, więc dzięki jeszcze raz Pawlus, a ja biorę się tutaj za sorcik i myślę, że też jeśli chodzi o kspiolę dzisiejszą, to trafił się w Preya Hellfire Fighter, to pewnie wybiorę się na Inku sobie je delikatnie pobić. Tak, zanim kspiola, to w sumie nie odebrałem jeszcze dropa z wczorajszych bosików. Więc sprawdźmy, co tam się udało wydropić.
Myślę, że chyba najlepiej to zrobić tak. Collect all. No i ciekawe, czy wszystko mi wzięła? No widocznie wszystko. No z tego co widzę, Hand Analyzer pokazuje niecałe 180k profitu. Z takich fajniejszych rzeczy, z tego co widzę, to właśnie dwa silver tokeny. Zacząłem sobie hancik na inku. I tak, no teraz pewne zmiany na TB weszły. I fajnie, bo można teraz te łapki bić z energii, więc tak naprawdę teraz wybijając ten room tutaj z spektrami, no łapki już nie są takie wkurzające dla MS-a, bo można je dość szybko zbić z energii. Więc no teraz jeszcze większy potencjał ma ta miejscówka, żeby sobie to wybijać. Myślę, że spoko sprawa. I 256 wbity. Siemaneczko, siemaneczko, kolejny dzień. I tak, dzisiaj mam do odebrania bonus pod X, bubuścik. 112 dzień na postaci. I tak, wybieram się na niebieskie spektry znowu, więc dzisiaj planuję taką lepszą ekspiolę zrobić. Jak wykorzystam ten darmowy buścik, to planuję sobie odpalić za Tibia coiny. Więc może coś więcej levela uda się dzisiaj wbić. I siedzi 260. No jeszcze wyskoczyłem na grimy zbić zieloną staminkę i przy okazji po przerlowaniu tych spektr niebieskich właśnie trafiły się one w praju, więc fajnie było to od razu wykorzystać. No i udało się 260 jeszcze dzisiaj dobić na tych niebieskich spektrach. Fajnie, trochę ponad dwa levele udało się wbić, też tam buścika sobie jednego odpaliłem, więc no ładna ta expiola była, ponad ten exp z bonusami ponad 6k, więc naprawdę spoko to szło. I pozdrowionka, pozdro zielone płuca, pozdrawiam, siemano. I tak, kolejny dzionek, 114 dzień na postaci. Wczoraj w sumie krótka gierka była, dokończyłem sobie Prey na Grimy, wpadł jeden level. No i w sumie więcej nie grałem, taka krótsza gierka była. I dzisiaj stwierdziłem, że skoro mam Fury w Preyach, no to sobie odpalę pod expik. No i dawno też nie expiłem w taki sposób, że SDQuję na postaci, więc wbijam sobie Fury Thighs. Zobaczę jak tutaj wyjdzie, jaki expik uda się osiągnąć. No raczej tak bardziej eksperymentalnie. Nie wiem w sumie ile na takim expiąc w taki sposób można, jaki można exp wykręcić. No ale właśnie tak, żeby się przekonać jak to wyjdzie. Thank you.
No i tak mniej więcej wygląda to moje czyszczenie, ale za chwilę stąd wychodzę. No, maksymalnie exp jaki tutaj zrobiłem to w okolicach 2 kk i to właśnie z summonem. Może jeszcze raz sobie przelecę 15 minut z summonem, a tak to przeroluję tego preya, będę szukał jakiegoś innego potworka. No jednak ten styl expienia już na tym levelu się za bardzo nie sprawdza. Fajnie, dość sprawnie padają ze zdeków te fury, czasami nawet w okolicach 1400 potrafi ze zdeka siąść skryta. No ale jednak no, liczby nie wychodzą przy takim pojedynczym biciu. Ciąg dalszy nastąpi. No i jak chcesz mnie wesprzeć, zostaw łapę w górę pod tym odcinkiem i widzimy się w kolejnych. Na razie.